Przepraszam za przerwę, jest to kontynuacja poprzedniego materiału. Więc teraz wracając do ustawień, mówiliśmy o parametrze offset. Teraz parametr live określa, jak długo taka fala żyje. Jeżeli zwiększę tę wielkość, to fala będzie żyła bardzo krótko i również momentalnie się rozpływa. Oczywiście znowuż widoczne to jest tylko w czasie animacji, więc ten parametr nas na razie za bardzo nie interesuje. Teraz mamy takie coś jak dumping, jest to tłumienie fali. Jeżeli dumping ustawię na bardzo niewielkie wartości, to tłumienie będzie oczywiście bardzo małe. Jeżeli zrobię dumping ogromny, to fala będzie jakoś tam tłumiona i będzie po prostu szybciej zanikać. Na razie ten parametr także dla nas jest nieistotny. To, co dla nas jest istotne, to na przykład takie parametry jak prędkość fali, szerokość, też długość fali, wysokość fali i jej wąskość, też jakby stromość tych nachyleń tutaj. No więc zobaczmy na początku, jak zmienia się wygląd modyfikatora i tego plane'a, jeżeli zwiększę wysokość fali. Wysokość to jest po prostu, jak bardzo fala jest wysoka. No, normalne, dosyć chyba jasno można to wytłumaczyć. Mogę tę wysokość zmniejszyć i ustawić również na wartości ujemne, tworząc taki fajny lejek. Okay. To będzie się rozpowszechniało, czy też będzie rozchodziło się po tym naszym plane'ie. Na razie ustawię taką wartość całkiem przyzwoitą, na przykład na 1. Teraz tak, wąskość fali to jest między innymi taka jakby informacja, czy też parametr, który określa, jaka jest odległość pomiędzy zerowymi, że tak powiem, wychyleniami tego plane'a. A więc jeżeli dam szeroką falę, czy też wąskość będzie duża, to w tym momencie to będą strome ściany, ewentualnie jeżeli narrowness będzie bardzo niewielki, to fala będzie bardzo, bardzo płaska, aż całkiem się spłaszczy i nie będzie jej prawie widać. Ok, tak to wygląda. Mamy także długość fali, czyli ile miejsca zabiera pojedynczy, że tak powiem, efekt wzbudzenia tej fali. No i mamy także prędkość. Prędkość fali to jest szybkość jej rozchodzenia się w ośrodku, a zatem jeżeli ustawię bardzo małą prędkość, to ta fala będzie rozchodziła się powoli. No to i tyle. Teraz sterując parametrem takim jak offset, mogę określić, w jakim etapie ruchu ta fala jest. A więc mogę na przykład zrobić, żeby ona była taka. Teraz długość tej fali będzie tak naprawdę określała, ile w danym miejscu powstanie mi takich zaburzeń. Oczywiście jeżeli fala jest krótka, to oczywiście również jest nieco mniejsza jej wysokość, więc można ją jeszcze dodatkowo stuningować przez parametr height. Tak to wygląda. Takie mamy opcje. I teraz następne rzeczy, które są podobne troszeczkę do działania modyfikatora displays, który jest omówiony w osobnym tutorialu. Po pierwsze, możemy nałożyć na taki obiekt również teksturę. Teksturę, którą mogę sobie tutaj dodać, naciskając guzik nią, to będzie cloud i w tym momencie teksturą typu cloud jestem w stanie deformować swój obiekt, który będzie tworzył falę w oparciu o tą teksturę właśnie. To jest niesamowita sprawa, całkiem fajna rzecz. Wezmę sobie może jeszcze, powiększę trochę długość. Powiększę troszeczkę takie coś. Ustawię teraz te parametry tak, żeby mniej więcej można było widzieć, w jaki sposób ta fala się rozchodzi. Proszę zobaczyć, co tutaj powstaje. To jest genialna sprawa, jeżeli chodzi o jakieś takie modyfikacje, ponieważ nawet modyfikator displays nie ma tego typu opcji. To jest tego typu modyfikacja, rewelacja moim zdaniem, bardzo fajnie wychodzi. Wszystko zależy oczywiście od tekstury. Jeżeli wezmę sobie koordynaty globalne, to troszeczkę mi się zmienia układ deformacji, które dostaję. Fajna rzecz. Parametrem width mogę sterować teraz, jak deformuje się mój obiekt, jak bardzo jest wąski, więc mogę mieć taki pierścień fajny z gór, na przykład zrobiony na jakimś obiekcie z kraterem w środku. Ewentualnie mogę mieć te góry wszędzie jakoś rozmieszczone. Więc można bardzo fajne motywy wykombinować. Oczywiście ten offset, czy też pozycja cały czas może być zmieniona i oczywiście również, jeżeli ją zanimuję, będzie powodowała jakieś takie dziwne rzeczy na moim obiekcie. Co więcej, mogę na przykład wykorzystać teksturę, podobnie jak w przypadku displaysa, która pochodzi z pliku. A więc wczytam sobie obrazek. Ten obrazek będzie moim poprzednio przygotowanym napisem PKB. No i teraz widać, że tutaj gdzieś powstają takie literki PKB, po prostu, które deformują moją teksturę. Na razie mam koordynaty globalne, które są troszeczkę zmniejszające tą teksturę, więc mogę wziąć sobie lokal. No, widać, że wielkość jest ta sama. Więc spróbujmy pokombinować z parametrami. Może wąskość fali, to akurat nie. Może ten parametr też nie. No widzę, że tutaj więcej nie zmienię. Musiałbym ustawić sobie inne powiększenie tekstury, aby było widać rzeczywiście litery PKB, które będą się jakoś tutaj śmiesznie ustawiały.
Proszę zobaczyć, czy to będzie nadal falowanie, a więc te litery będą się pojawiać i znikać. Oczywiście jest to dosyć wysokie falowanie, więc wysokość fali maksymalną mogłem zmniejszyć. Na przykład do takiego parametru gdzieś. No i teraz ustawmy sobie koordynaty zależne znowuż od obiektu. Dodam obiekt typu empty i ten obiekt wpiszę do modyfikatora jako kontroler dla mojej tekstury. Teraz klikając w obiekt empty mogę przeskalować go, aby powiększył mi tą teksturę i na przykład teraz widać, że powstał mi tylko jeden taki napis. No i ten napis będzie oczywiście falował. Z tym, że falowanie to jest bardzo wolne, więc można byłoby zwiększyć prędkość troszeczkę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Rewelacyjna sprawa, bardzo fajna animacja, ale również, pomijając samą animację, dosyć ciekawy efekt, który mogę uzyskać sterując parametrem offset. Tak samo, jeżeli zmniejszę może długość fali, uzyskam, mam nadzieję, przynajmniej troszeczkę łagodniejszą deformację. Na przykład coś takiego mogę uzyskać. Świetna rzecz. Jeżeli dodam jeszcze subsurf, który będzie wygładzał mojego plane'a, to dostaję naprawdę fajnie zrobione deformacje. I one są oczywiście sterowalne, więc mogę uzyskać różnego rodzaju efekty, na przykład takie utonięcie tych liter, czy też ich wybrzuszenie. Moim zdaniem świetna sprawa, to jest jeden z fajniejszych modyfikatorów. No i oczywiście to wszystko cały czas żyje, cały czas faluje. Piękna rzecz. Jakby tego było jeszcze mało, to mogę do tego plane'a dodać grupy wierzchołków, za pomocą Vertex Group, malując te wierzchołki na przykład w różne sposoby, więc dodaje mi to jeszcze dodatkowe zaburzenia do tego mojego napisu. Jakby tego jeszcze było mało, to mogę ustawić jakiś inny obiekt, który będzie określał pozycję startową. Na przykład niech to będzie empty, który sobie stoi na przykład tutaj i to będzie startowa pozycja dla tekstury, którą mam tutaj w tej fali. Znaczy tekstura będzie w pozycji sterowanej przez pierwszego emptego, tego teraz, którego przeskalowałem, ok, tego. Natomiast startowa pozycja dla fali będzie sterowana przez drugi obiekt typu empty. Więc dodaję tutaj drugi obiekt typu empty, to jest empty001. Teraz moja fala bierze się jakby z pozycji wskazywanej przez ten obiekt. Okay. Mogę więc zrobić na przykład coś takiego, że sterując położeniem tego obiektu wywołuję tą falę w takim lub w innym miejscu. Okay. Tak to działa teraz. Oczywiście mogę jeszcze offsetem troszeczkę przesunąć falę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Ok, więc tak to wychodzi teraz. Litery po prostu pojawiają się, zacząwszy, czy też od pewnej pozycji. Jeżeli zwiększę wąskość fali, to mogę mieć taki efekt, że te litery będą się po prostu tak przewijać jakby przez moją powierzchnię. Ok, w ten sposób. No i tutaj zniknęło wszystko, za chwilę może się znowuż pojawić. Więc całkiem fajna rzecz. Naprawdę fajna. Ok, dobra, już nie agituję więcej. Myślę, że to wystarczy. Dziękuję za uwagę. Polecam ten modyfikator uwadze. No i cóż, można powiedzieć po angielsku happy blending.